Dzisiaj świętujemy Dzień Ochrony Środowiska. Wczoraj było oficjalnie święto w kalendarzu, a dzisiaj zapraszamy do reużytkowni, żeby świętować razem z nami. Przygotowaliśmy dla mieszkańców małe niespodzianki i atrakcje, żeby podkreślić wagę tego dnia. Dlatego też mamy przygotowaną grę miejską przy współudziale MCWE, Edutropy, czyli mieszkańcy mogą iść w teren i odkrywać świat odpadów w trochę inny sposób. Dla chętnych, którzy odwiedzą reużytkownię, mamy koło fortuny. Po odpowiedzeniu na pytania i wypełnieniu ankiety można otrzymać sadzonki przeurocze, kwitnące, więc tak świętujemy Dzień Ochrony Środowiska. Oprócz tego, jeżeli ktoś ma w domu makulaturę, za 5 kg wydajemy torby do segregacji. Warsztaty są, staramy się, żeby były raz w miesiącu. Najbliższe warsztaty planujemy w czerwcu i będą z szydełkowania. Myślę, że jest to bardzo ważne dla mnie na pewno. Sama jakoś tam na co dzień zawsze próbuję dbać o to, żeby te śmieci jednak dobrze segregować. No i zachęcać do tego, czy współlokatorów moich, zrobiłam nawet taką całą rozpiskę, gdzie co wrzucać, także żeby nie było problemu. Może my jako studenci ochrony środowiska już wiemy dużo na ten temat i dla nas jest to taka codzienność, ale właśnie fajne jest to, że organizowane jest to dla wszystkich mieszkańców, prawda, że każdy może przyjść i czegoś się dowiedzieć. Nasi studenci, w szczególności studenci kierunków przyrodniczych, między innymi ochrony środowiska, mają taką świadomość, że wiedzą, że jeżeli nie zadbają o ten świat, to naprawdę będzie im bardzo trudno żyć. Ale to jeszcze nic. Oni edukują swoich rodziców i dziadków. I to jest najpiękniejsze. Ta edukacja idzie jakby oddolnie. Oni zdobywają wiedzę na studiach, którą później przekładają na codzienne życie, edukując swoje rodziny. Jeżeli nie zachowamy ziemi w dobrym stanie, przyszłe pokolenia nie będą miały możliwości funkcjonowania na niej. A więc możemy powiedzieć, że gatunek ludzki wyginie. W związku z tym oszczędzajmy zasoby, gospodarując racjonalnie odpadami. I właśnie reużytkownia jest takim miejscem, jest ona elementem systemu gospodarki odpadami, który jest dość skomplikowany. Ale reużytkownia jest niezwykle fajnym elementem, który nie tylko pozwala na zawrócenie niektórych dóbr do obiegu, możemy powiedzieć, bo niepotrzebną rzecz zostawimy, a coś, co nam się podoba, możemy zabrać, ale przez to zaoszczędzimy energię, która jest potrzebna do wytworzenia nowych dóbr. Zaoszczędzona energia, niewyprodukowana, zostanie dla przyszłych pokoleń.